Proszę Państwa, w drugiej wojnie o inwestyturę obserwujemy postępującą eskalację. 7 maja przez Warszawę przeszły demonstracje trzy. Jedna to była parada szumańskiego komsomolu, zorganizowana przez Fundację imienia Roberta Szumana, która, o czym warto wspomnieć, zasilana jest przez na przykład Orlen, przez różne inne spółki z udziałem Skarbu Państwa, przez Fundację Adenauera, która, przypominam, około 95% swoich środków czerpie z subwencji rządu niemieckiego, no i rozmaitych instytucji unijnych. No taka to ci fundacja, mówiąc krótko. No i nic dziwnego, że parada szumańskiego komsomolu odbywała się pod hasłem "Tu jest Europa". Nie bardzo wiadomo, co to znaczy, bo Warszawa zawsze leżała w Europie, więc tu szymański komsomol niczego nie odkrywa. Chyba że chodzi o jakąś specyficzną formację, którą można by nazwać Europejsami. No, bo to już jest rzeczywiście nie tylko formacja, ale i pewien charakter, pewien rys charakteru. Do takich Europejsów, czołową postacią takich Europejsów jest pan redaktor Adam Michnik. No, tu zresztą nie jest odosobniony, wprawdzie on twierdzi, że Europejsów w Polsce nie ma, ale inny Europejs twierdzi, że Europejscy w Polsce są i będą walczyć z antyeuropejsizmem. No więc tu zdania, jak widać, są podzielone nawet wśród Europejsów, ale nie o to w tej chwili chodzi, żeby się wdawać w te potępieńcze sfary, bo druga demonstracja, jaka się odbyła, to pod auspicjami Komitetu Obrony Demokracji odbywała się pod hasłem "Europa to my". Europa to my. No, to jest hasło bardzo wieloznaczne, bo tak na pierwszy rzut oka, jakby się przyjrzeć panu Mateuszowi Kijowskiemu, czy nawet panu Schetynie, no pan Mateusz Kijowski to Europy nie przypomina, jeśli już przypomina, to jakiś Bangladesz taki, ale no każdy ma rozmaite urojenia, szpitale psychiatryczne są pełne Napoleonów, takich Europejczyków różnych, co im się wydaje, że Europa to oni. Warto przypomnieć w związku z tym, że jeśli chodzi o geograficzne takie czy pojęcie, no to Europejczykiem był również wybitny przywódca socjalistyczny Adolf Hitler, nikt nie może temu zaprzeczyć. No i dopiero na tym tle widać, jak wieloznaczne może być to hasło "Europa to my". No ale nie to jest istotne, chociaż warto i na takie drobiazgi zwrócić uwagę. Warto zwrócić uwagę również na to, że obok pana Mateusza Kijowskiego występowali w charakterze dworzan rozmaici aktualni byli ludzie. No, do aktualnych ludzi należy Grzegorz Schetyna i Ryszard Petru, lider Nowoczesnej, a byli ludzie, no to Władysław Frasyniuk, Janusz Onyszkiewicz, strategos fartuszkowy, który tam się plątał jak jakaś mędoweszka przy tym całym panu Mateuszu Kijowskim. To widać, że starość nie radość, zwłaszcza jak się ma ambicje politykierskie takie, jakie muszą trawić pana Janusza Onyszkiewicza. Pomyśleć sobie, że był wielką nadzieją białych, a teraz wlecze się przy boku Mateusza Kijowskiego, bolka naszych czasów. No, tak to jest, jak się z kim przestajesz, takim się stajesz. Kto z chłopem pije, ten z nim pod płotem leży. Jak się zadawać, widać, że oficerowie prowadzący zmobilizowali wszystkie autorytety moralne
Tu nie było przeproś, nawet nie można się było wymówić jakąś chorobą dyplomatyczną czy coś. I tym sobie tłumaczę właśnie obecność pana Janusza Onyszkiewicza. Nie wiem, co żona na to powiedziała, bo przecież no, z takimi parantelami, żeby być, służyć za podnóżek alimenciarzowi Mateuszowi Kijowskiemu, co za hańba, co za wstyd. Nie wiem, czy państwo pamiętacie taki wierszyk z tym sformułowaniem. On jeszcze ma rodowód okupacyjny. Popatrz, matko, popatrz, ojcze, oto idą dwaj Volksdeutsche. Co za hańba, co za wstyd. Jeden Polak, drugi Żyd. No i tak było na Marszu Komitetu Obrony Demokracji Żydów. Tam było całkiem sporo, do czego jeszcze wrócimy, proszę państwa. No i żeby dać odpór tym dwóm marszom paradnym, paradzie Krzumańskiego Komsomołu i demonstracji Komitetu Obrony Demokracji, paradowali również narodowcy pod przewodnictwem pana Mariana Kowalskiego pod hasłem, żeby się Polska obudziła i tak dalej. No, to nie to jest jednak najistotniejsze. Istotniejsze było to, jakie potępieńcze swary jeszcze tego samego dnia rozgorzały, bo uczestnikom Marszu Komitetu Obrony Demokracji wydawało się, że jest ich ćwierć miliona. No wiadomo, że ludziom to się troi w oczach czasami, a widzą podwójnie, potrójnie, poczwórnie nawet. No a tymczasem raporty policji konstatowały, że jest ich znacznie mniej, około 30-40 tysięcy. No i na tym tle straszliwy konflikt się rozpalił, bo z jednej strony telewizje pozostające, czy podejrzewane przeze mnie, że zostały utworzone przez wojskowe służby informacyjne za pośrednictwem swoich konfidentów, prześcigały się w oskarżeniach policji, że tu wykonuje zadanie polityczne, a z kolei policja twierdziła, że to oni nie umieją, nie potrafią zliczyć do 250. No i to poważny, na tym matematyczny taki konflikt pojawił się. Okazało się, że wyliczyli te 250 tysięcy specjaliści z ratusza warszawskiego od pani Hanny Gronkiewicz-Walc, która zresztą też uczestniczyła w tej demonstracji Komitetu Obrony Demokracji. Najwyraźniej musiały już się znudzić jej te ekstazy i orgazmy z Duchem Świętym i postanowiła spróbować czego innego. Być może to, no, trzeba różnych środków próbować, takich ekscytujących w starszym wieku. To już nie ten wigor, co kiedyś. Kiedyś wystarczyło lekkie muśnięcie Ducha Świętego i już orgazm następował, a teraz to trzeba się nachodzić i nachodzić. No to jest poważna sprawa. Proszę państwa, więc wydawało się, że to ten spór o liczbę demonstrantów zdominuje nasze życie polityczne, aż przynajmniej do szczytu NATO w Warszawie i do Światowych Dni Młodzieży, ale gdzie tam? To mi przypomina zresztą takie opowiadanie Stanisława Lema o dwóch planetach, które wojowały ze sobą, czy dwóch cesarstwach, bo już dobrze nie pamiętam, wojowały ze sobą przez 10 lat, a potem jeszcze przez 4, no bo po tych 10 latach nie mogły uzgodnić, kto wygrał, prawda? Jeszcze 4 lata potem, no to już toczyła się tylko batalia. Okazało się jednak, że nie to będzie głównym przedmiotem politycznego sporu, bo nastąpiła wyraźna odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości na to eskalowanie politycznej wojny, drugiej wojny o inwestyturę. No i w środę 11 maja Prawo i Sprawiedliwość w Sejmie przedstawiło audyt obrazujący działalność poprzedniego rządu
Proszę Państwa, audyt jest niezwykle smakowity, ale nie o to na razie chodzi. Chodzi o to, że najwyraźniej Jarosław Kaczyński zorientował się, że naprawdę chcą go wysadzić w powietrze, że to nie są żadne przekomarzania, że scenariusz, że tak powiem, jest już bardzo zaawansowany. No i też ze swej strony postanowił eskalować. Nie kopiemy się odtąd po kostkach, tylko wyżej. No i w ramach audytu w Sejmie zostały przedstawione rozmaite wstydliwe zakątki, między innymi taki, że tam poprzedni rząd zamawiał horoskopy dla psów, tam różne takie inne rzeczy. No widać wyraźnie, że polityka prorodzinna bardzo się rozszerzyła. Nie tylko tam żony, kochanki, matki, żony i kochanki, ale również psy i suki umiłowanych przywódców zostały wzięte na pensję, na rachunek Rzeczypospolitej. No, człowiek się przyzwyczaja do dobrego. Kiedy tam obserwowałem posągową panią Kidawę Błońską, wicemarszalicę, czy pana Sławomira Neumanna. Ciekaw jestem właściwie sam, nie wiem dlaczego, jak ile razy na niego się patrzę, to mi się przypomina taki fragment wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Refleksje z nieudanych rekolekcji paryskich. Taki fragment o to mi się przypomina, a w tłumie wciąż te same twarze oszusta i potępionego. Nie wiem dlaczego, kiedy akurat się patrzę na pana Neumanna, to takie skojarzenia mam. Trzeba będzie to zbadać, nauka tutaj powinna się zaangażować, no ale nie o to chodzi. Proszę Państwa, więc okazało się z tego audytu, że 340 miliardów złotych gdzieś zostało zmarnotrawionych w ciągu tych 8 lat, co daje ponad 40 miliardów złotych rocznie. No, za 40 miliardów złotych rocznie to można wiele starych rodzin założyć, można wiele panienek wyposażyć, że tak powiem, bo ta nawet jakby ze złota i majtki sprawić. No i widać wyraźnie, że Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, a nawet Nowoczesna, były trochę zacukane. To zacukanie mogło wynikać z faktu, że tego samego dnia zatrzymana została była pani wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu, pani Patrycja Zielińska. O, pani Patrycja Zielińska to jest wybitna postać wśród umiłowanych przywódców. Proszę Państwa, skończyła politechnikę z taką specjalnością gotowania na gazie. No i później oczywiście natychmiast została wysokim funkcjonariuszem różnych takich właśnie tam, gdzie gotują na gazie, tam gdzie tam różne te. No i teraz CBA ją aresztowało pod takimi zarzutami prania brudnych pieniędzy i uzyskiwania korzyści majątkowych. No jasne, nawet Pismo Święte mówi, nie zawiążesz gęby wołowi młócącemu, zwłaszcza jak w Agencji Rozwoju Przemysłu, przecież tam są takie programy jak zarządzanie przez jakość i tak dalej. Przez kurczę, widać nawet gołym okiem, że to jest przepompownia pieniędzy z kieszeni państwowej do prywatnej. Takich instytucji w Polsce jest legion cały. No i proszę Państwa, w związku z tym zarówno Platforma Obywatelska, jak i Polskie Stronnictwo Ludowe w osobie pana posła Sawickiego, byłego ministra rolnictwa, no i nawet Nowoczesna w osobie pani Lubnauer, chyba ona z Nowoczesnej jest, z tego samego klucza zaczęły ćwierkać, że tu żadnych konkretów nie ma, że to są insynuacje i tak dalej, że a pani Lubnauer nawet powiedziała, że Prawo i Sprawiedliwość chce w ten sposób przykryć sukces opozycji w marszu 7 maja. Proszę Państwa, widać wyraźnie, że skoro ćwierkają z tego samego klucza, to ten sam kamerton musiał ich nastroić, no i nie trudno się domyślić, że i zarówno charakter tych deklaracji, jak i ich ton, jak i bagatelizowanie, w ogóle unikanie merytorycznego ustosunkowania się do
sprawy pokazuje, że to pierwszorzędni fachowcy z wojskowych służb informacyjnych musieli wszystkim tym umiłowanym przywódcom te kamertony nastrajać. Widać wyraźnie, kto tu naszą sceną polityczną kręci i kto jest głównym inspiratorem tej drugiej wojny o inwestyturę, bo cała teoria spiskowa mi się w jednej chwili dzisiaj sprawdza, proszę Państwa, także czy będą z tego jakieś konsekwencje? No, zobaczymy, czy prezes Kaczyński potraktował tę historię i audyt i aresztowanie pani Patrycji Zielińskiej jako pierwsze poważne ostrzeżenie, czy też jako wstęp do generalnej rozprawy, jeszcze zanim tamci przygotują interwencję Unii Europejskiej w obronie demokracji i praworządności w Polsce. Jeśli tak by było, no to nic dziwnego, że się wszyscy nasi umiłowani przywódcy trochę zacukali, bo wprawdzie ci wymienieni przeze mnie to mają immunitety, no ale wielu innych immunitetów nie ma i o godzinie 6 rano może ich obudzić CBA, wejdzie do domu razem z drzwiami, no i wtedy już jest inna rozmowa. Wtedy już się żadna wyższa szkoła gotowania na gazie nie przyda, żeby przytłoczyć takich CBW-jaków autorytetem. Proszę Państwa, na tym tle trochę dziwnie brzmiały wynurzenia pana Mariusza Kamińskiego, który jest w tej chwili głównym bezpiecznikiem naszego nieszczęśliwego kraju. Otóż on powiedział, że tajne służby zajmowały się pierdołami, mówiąc krótko. Ja chętnie w to wierzę, bo te nasze tajne służby to do niczego innego nie są zdolne. Najlepszą tego ilustracją jest choćby operacja Manora, której podobno byłem jednym z bohaterów. No i charakterystyczne jest to, że ta operacja Manora w ogóle nie została odnotowana przez pana Mariusza Kamińskiego. Ja nie zostałem umieszczony na liście dziennikarzy inwigilowanych, a przecież mieliśmy razem z Waldemarem Busiakiem i profesorem Jerzym Robertem Nowakiem założoną sprawę operacyjnego rozpracowania w związku z operacją Manora. Najwyraźniej pan minister Mariusz Kamiński musił jeszcze i dzisiaj uważać, że operacja Manora była uzasadniona i słuszna. Przypomnę, że chodziło o to, iż ABW-jaki dostały cynk, czy wymyśliły sobie ten cynk, że szykuje się straszliwy zamach w rocznicę powstania w getcie warszawskim w roku 2012. No i trzech zamachowców tam się szykuje, Waldemar Łysiak, Jerzy Robert Nowak, no i ja. I energiczna akcja ABW-jaków udaremniła te niecne zamiary. Domyślacie się Państwo, że jedynym prawdziwym elementem tej sprawy były pieniądze, którymi się ABW-jaki podzieliły. No i pan minister, ale już abstrahując od tego, pan minister Kamiński przedstawił działalność tych służb w opłakanym stanie. Jednocześnie została uchwalona kilka dni temu ustawa, która właśnie Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego czyni głównym koordynatorem. Więc widać wyraźnie, że jest jakiś potężny dysonans poznawczy. Te ABW-jaki, one tam nie są w stanie żadnych prawdziwych terrorystów w ogóle nawet rozpoznać, nie mówiąc o ich rozpracowaniu czy zatrzymaniu. Jestem przekonany, że każdy z nich na widok takiego terrorysty to uciekłby, gdzie pieprz rośnie, schował się pod pierzyną, bo nie po to sobie wywalczyli wcześniejsze emerytury, żeby się konfrontować z jakimiś terrorystami. To wcześniejsza, prawo do wcześniejszej emerytury to jest podstawowe prawo człowieka, podobnie jak
kadra naszej niezwyciężonej armii, tak samo i kadra w służbach. W nosie ma tam różne tego i ani do wrogów, ani do terrorystów to by nie wyszli. Przeciwnie, najwyżej by od razu hendehor zrobili, a z terrorystami to najwyżej by współpracowali tutaj. Także powierzanie akurat ABW-akom ochrony przed terrorystami w czasie szczytu NATO i w czasie Światowych Dni Młodzieży wygląda mi na wyjątkowo lekkomyślne. Nawet jeżeli jakiś nowy tam dowódca, specjalista jest na czele ABW-aków, bo jeżeli jest ktoś taki jak pan Dziewulski, którego ja uważam za współczesne wcielenie barona Binhausena, no to niech nas Pan Bóg ma w swojej opiece. Miejmy nadzieję, że terroryści wiedzą, że Polska to jest nieszczęśliwy kraj i tutaj nie ma co go molestować, bo i tak od nas nic nie zależy i to jest taka współczesna wersja hasła z epoki saskiej, że Polska nie rządem stoi i wtedy się zdawało, że to taki pogląd może nas uratować. No i teraz już na nic lepszego liczyć nie możemy, zwłaszcza, że nasz naród jest safandulski, bo gdyby nie był safandulski, no to taką posągową panią marszalicę Kidawę-Błońską zawlókłby na plac defilad, ściągnąłby tam jej majtadały i wybatorzył ją po gołym tyłku, ale gdzie tam marzyć o tym? Polska nie jest nikomu na świecie potrzebna. Tylko nam jest potrzebna. Jak nam przestanie być potrzebna, to jej nie będzie i raz na zawsze. I my musimy to wiedzieć. Ponieważ jeszcze w dodatku nie zostawił listu pożegnalnego, no to wszyscy zachodzą w głowę, co też mogło się stać, że został znaleziony, niby to powieszony własnoręcznie, ale coraz większe wątpliwości się nawarstwiają wokół tej hipotezy.